Tu mam prośbę, jeżeli ktoś będzie w stanie wytłumaczyć mi to, czym są te symbole. Odkopujemy, znajdujemy bardzo dużo takich, nie wiem, oznaczeń, właśnie w takich bloczkach, nawet ostatnio, żeśmy się bardzo dużo nakopali detektorem metal, zaczęliśmy wykopywać, okazało się, że taką kostkę żeśmy wykopali. Są różne oznaczenia, TK, FL, tamte jakie miało oznaczenia? Zaraz ci powiem. Zrobiłeś zdjęcie? Tak, no, zrobiłem zdjęcie, zaraz ci powiem tamto. MK. No. Natalia K. No. Jakby ktoś miał jakąś wersję, co to jest, do czego mogło to służyć, to proszę o jakąś podpowiedź, bo niestety moja wiedza w tym momencie się kończy. Jesteśmy teraz w części, można powiedzieć, nieznanej Dagu. To już jest daleko od szlaków. Tutaj rzadko kiedy ktoś się zapuszcza. Można sobie znaleźć tutaj fajne takie kwiatuszki, budynki, hale. I to jest właśnie ta część, o której najmniej wiedzą odkrywcy, nie? Tak jak zawsze docieramy do takiego miejsca, potem będzie burza, że wszystko wiadomo, że wszystko jest jasne. Jesteśmy teraz prawdopodobnie w miejscu, gdzie napełniano pociski amunicją. Znaczy pociski amunicją. Pociski jakimś ładunkiem miotającym. Zwróćcie uwagę, to jest dokładnie to samo, co w Ludwikowicach. Dokładnie te same hale, tylko że dłużej były użytkowane. Tutaj jest mniejsza demolka. Jednak od czasu do czasu zdarzają się takie kwiatki. Wczoraj rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który tu przychodzi i wydobywa miedź. I to, co opowiadam właśnie o miedzi uzyskiwanej, wyciąganej gdzieś w Rize. Jest parę osób, które od wielu lat z tego dobrze żyją. W takich kiełbasach, jak ja to nazywam, znajdują się właśnie przewody miedziane. Dzisiaj znaleźliśmy kilka, to jest świeża robota w poprzednim miejscu, co byliśmy. Kilka takich świeżonek, papiery jeszcze woskowane z 1941 roku z oznaczeniami Philips, Siemens i jeszcze jakieś tam inna firma niemiecka. Prawdopodobnie Tomek jeden taki papier wziął, to później zrobimy zdjęcie i wam to wrzucę, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Polecam, jak ktoś będzie w Bydgoszczy, właśnie taką wycieczkę. Legalnie tu można wejść, teren nie jest ogrodzony, tylko jest bardzo rozległy. Zwróćcie uwagę, ile tu jest kretów, którzy non-stop tu ryją. Codziennie, słuchajcie, ktoś coś tutaj znajduje. Także wyobrażenie o bydgoskim Dagu dopiero ma się w momencie, kiedy przejdzie się te parę kilometrów po terenie, kiedy połazi się troszeczkę po tych dziurach, halach, budynkach. Słuchajcie, tutaj jest kilkanaście budynków rozrzuconych na 10 hektarach, które są ze sobą połączone systemem różnego rodzaju kanałów technologicznych, czyli są podziemia. Chłopaki, którzy bawią się tutaj w ASG, to jest jedno z ich stanowisk, sobie zrobili takie fajne ukryte, jakby ktoś nie zauważył, że tu mają taki bunkierek. Opowiadają mi, że często właśnie jak tutaj się strzelają, to przechodzą z jednego budynku do drugiego kanałami. Proszę, także tutaj chłopaki inwencję twórczą mają. A zwróćcie uwagę, ile tu jest wykopanych tych kanałów właśnie dla miedzi. To jest wszystko poruta miedź z podziemi. I Tomek, jakie było oznaczenie tamtej firmy na tym papierze? Pamiętasz nazwę? Mam zdjęcie. No to jak tego, to przypomnimy nazwę. Zaraz przeczytam. I wszystkie budynki są w takich dzieckach, otoczone dookoła wałem ziemnym. Mogę ci podać. No mów. Schuckert Werke Siemens. Jest na zdjęciu. Czekaj. Schuckert Werke Siemens. O jest, o. Także takie cuda nie widzę, słuchajcie. Znajdują się tu jeszcze w podziemiach. Widać Siemens, dokładnie, patrz. Czekaj, bo za blisko. O. No chyba odczytają sobie na komputerach. Tomku, pozdrów fanów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No. Także kto będzie chciał Tomka poznać,
zapraszam albo do starej babci. Tomek teraz tak się zaraził Dolnym Śląskiem, że jakby mógł, to by cały czas tam spędzał. Tu jak przyjdziecie, możecie zobaczyć jeszcze pomieszczenia wyposażone, można powiedzieć, w których znajdują się stanowiska pracy. Niezdemolowane, to znaczy demolka jakaś tam jest, ale można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Kotłownie, silosy, zwróćcie uwagę, każdy budynek wałem dookoła, że w razie eksplozji, żeby to wszystko się, fala uderzeniowa poszła do góry. Jeszcze zachowała się, słuchajcie, instalacja. Tutaj na powierzchni to jest właśnie troszeczkę takie mi zaskakujące, że jeszcze złomiarze do tego się nie dobrali, aczkolwiek już dużo fragmentów tutaj sobie zginęło. Także mam prośbę, jeżeli chodzi o te oznaczenia, jakby ktoś wiedział, to proszę o pomoc, co one oznaczają.